Hej, witajcie w kolejnym odcinku, zagramy w The Third Age Total War. No to co robimy? Tu chyba jest wszystko git. Tak, sprawdzaliśmy, że Moria jest okej. Znaczy, że jest okej. Jak to traktować teraz? No, czyli, że krótko mówiąc, należy do Saurona. Tak właśnie. Dobra, co byśmy tutaj ogarnęli sobie przede wszystkim? Turururururu, nie fajnie za bardzo. No tutaj jakieś bunty, jakieś takie tam... Tego... czy Holodayna? Aha, dobra, bo ja widzę, że tutaj wszystko mi się jakby... dopiero rozpoczyna od nowa. Czy on mnie istnieje? Widzę, wszystko ogarnę. Dobra. Okej, no to fajnie wiedzieć. Co prawda są niezadowolenia, ale widzę, że... pomimo tego niezadowolenia cały czas jeszcze mi się nie buntują. Co jest bardzo fajne. Krasnolud jest tutaj? Ale tutaj? No cóż, trzeba będzie ich stłumić. Po prostu sobie postanowili zrobić powstanie. No tutaj Shedn tam mnie akurat nie interesuje, bo właśnie uciekł. Aż dziwne. Naprawdę dziwne, że tu się krasnoludy nam zbuntowały. Dobra, ziomość. Dobra, będę super i aż tych 75 następnym razem wezmę, aby się zemścił. No dobra, no. Trochę nam się pobuntowało. No ale przeżyjemy. Przeżyjemy. Wybijemy. Hehe. Ho, ho. Oczywiście eksterminacja osady pójdzie. Czy to jest pewne, że tak będzie, że będzie eksterminacja osady? Więc nie ma problemu, naprawdę. Nie ma najmniejszego problemu. Tylko teraz tak zastanawiam się, co z tymi wszystkimi armiami porobić. Myślę, że trzeba będzie jakoś porozsyłać żołnierzy po osadach, żeby mi się nie buntowały to przede wszystkim. W miarę. Jakieś tam, wiecie, to nie jest problem. Pozostawiać faktycznie w tych miejscach te armie. 4 myślę zostawić faktycznie na granicy samej, aby tam krasnoludy przypadkiem mi się nie zapędzały. To raz. 2, żeby cokolwiek z zachodu tam do nas nie doszło, to będzie nasza żelazna kurtyna, taka jak tutaj była na granicy polsko-niemieckiej, czy też bardziej na granicy RFN z... i teraz, żeby nie pomylić, NRD, Republika Federalna Niemiec i C... RFN i NRD, tak? To było. NRD to była ta strona USA. Ta wolna. Dobra, nieważne. To chodziło tylko o porównanie. A to jak to było naprawdę, to tam w sumie niewiele obchodzi. Zobaczcie, że jesteśmy najwięksi, tam było wcześniej, że pod względem ilości prowincji. Faktycznie to widać, że na mapie zajmujemy ogromną wręcz powierzchnię, pomimo tego, że nie jesteśmy Haradem i nie mamy aż tylu mniejszych jakichś tam prowincji. Co ty mi tutaj proponujesz? Zostań wasalem i żądania. Co ci porąba, nie wiem, co ci powiem. Nie. Zostań wasalem, ale ty chcesz, zaproponuj. Zażądaj, zostań wasalem. Ha! Śmieciu. Chciałeś, żebym ja został twoim poddanym, tak? A frytek to może do tego nie chciałeś? Albo coli jeszcze? Bo to takie troszeczkę... dziwne było. Ale zobaczcie, wszędzie mamy zielone te mordki, o co tu chodzi? Aż dziwne. Może zostaliśmy przywróceni do łask? Kto go tam wie? Nie, bo wszędzie są zielone mordki, to tak troszeczkę dziwne. Dziwne. Nie, naprawdę dziwne to jest. Oj, oczywiście musiałem walnąć ręką w stół, bo bym się, boże, w stół, w biurko, bo bym się nie powstrzymał, a pewnie drgania tam i w ogóle przeszło do mikrofonu i coś usłyszeliście. Jeżeli usłyszeliście, to wiedzcie, że nie usłyszeliście. Co tak wolno chodzisz w komputerze? W naszej gra. Nie komputer, tylko coś ta gra tak dziwnie przychodzi wolno.
Bunt Cveli. Kurde. Orkowie z Gundabatu wreszcie swoje stolice. Ale cholera, co się stało, że oni nagle... A nie. Karndum, nieporządek. Gdzie jest Karndum? A! I Shedun. A, to panowie, no. Ale it's not my problem. Wierzcie mi, to nie jest już żaden problem. Misja nieudana. Coś tu jest nie tak. Czy Hale Dejna tak wpłynęły na nich? Nie wiem. Nie wiem, zobaczcie, to jest wręcz niespotykane, żeby... No dobra, tu jest żółty... No nie, dobra, było przez chwilę. Zielony, nie wiem czemu. Jakiś bóg może. Dobra, tutaj oblegamy 8 tur jeszcze. No, poczekamy. Nie ma się czasu, nie ma się co śpieszyć. Ci przeżyli, no to super. Ja mam tu jakąś armię. Nawet nie musi być z generałem, wierz mi. To jest tak, bez tego kawalerzysty. Dzień dobry. Przybyłem odzyskać miasto. Jeszcze z tym ziomem. Dostaniesz jednak generała, bo generał to generał. Przynajmniej lojalny jest. Nic więcej w sobie nie ma. No cóż, takie życie. Co to jest w ogóle? 25%. Średnio, no ale nic więcej nie zrobimy. 3. Stajnie. Jest coś takiego jak zajazd na przykład. Widzę, że to jest tak strasznie słabo. Bunt cywilów, już nieważne. Splądrowana Shedun. Ciekawe. Największa frakcja Harad? Od kiedy? Dobra, my ich ty. No prostujemy, spokojnie, spokojnie. Ty potrzebujesz jeszcze jednego oddziału do utrzymania porządku. Tu jeszcze dwie tury będę mógł zrekrutować. I ziomuś, idziesz dalej. No tą armią to na pewno chciałbym sobie zająć tą prowincję. Co tutaj jest? O, jak miło. Czy tutaj będzie druga? Tu będzie druga na pewno. O, nawet rebeliacka. Nasze buntowników. Co my takiego macie, że oni nie mogli was zająć? Nic. Nic. A ciekawe co ci mają. Oj, żeby tylko nie mumakile, bo będzie trudno. Oj, będzie bardzo trudno, jeżeli będą mieli tam mumakile. Dobra, tutaj mamy kolejne oddziały, no to super. Panowie, już prawie pełna armia, tylko jeszcze generała brakuje. Kogoś się wyznaczy. O, co tu się dzieje? Jak możecie być niezadowoleni? Panowie, panowie. Nie no, bo wiecie, zamek z garnizonu to wiadomo, można być niezadowolonym. Tutaj te oddziały. Czy się ma może jakiegoś generała, czy coś, panowie? Nie, tego gościa przyjmiemy sobie. Stąd. Znaczy, że ta armia będzie szła. Tutaj nie mam dowódcy, nie. Dobra. No okej, no przeżyjemy. Czyli tak, tutaj jedna tura. No kolejne dwa oddziały. Dwie, okej, cały czas rekrutacja na całego. Tam w sumie nie patrzymy na nic innego. A tutaj coś było chyba. Nasze jakieś oddziały takie pobite, zmasakrowane. Serio? Cofaj się z fola bitwy. A się pobawimy zajęcie raz Giliad, hehe. Będziemy robić tak jak tutaj w tym miejscu. O, już w tym się miejscu ruszyłem. O kurde. Szoki niedowierzanie. Tutaj mamy pełną armię. Tak stałoby się coś z nią zrobić, więc myślę, że po prostu przejdziemy się dziś w te tereny. Znaczy, czy tutaj jest coś... To jest zyska Mordoru. Odkryto Morię, no genialnie, ale Moria jest już do naszych sprzymierzeńców. No i idź tam. Dziękuję. Pójdziemy sobie tędy, albo nie wiem gdzie. Dobra, nieważne. Tą armię na pewno sobie wyślemy na południe. Tu. Będziecie szli w cholerę długo. Ale spokojnie, spokojnie przeżyjemy. Albo nie, o lepszy pomysł. Cholera, zostaw mi to. To was chcę na południe wysłać, prawda? Prawda. Pójdziecie tam. Tylko jakiś głupi... A, to są przeciwnicy.
A nie, w sumie, bo i tak mam koniec zasięgu, no to... To dobra, to jeszcze wam wybaczę. No i was oczywiście w sezamie tu. Rekrutować nie możemy, przykro mi bardzo. Nie jest to w mojej niestety kompetencjach. Te oddziały dadzą sobie radę bardzo, bardzo. Wow, skąd ja mam tutaj dowódców? Oto jest pytanie. Zobaczmy, na ile będę się buntować, jeśli z miasta wyjdziemy. Widzę, że bardzo. A jak dam ci tego dowódcę tutaj? No tak, że się będziecie buntować. Jacyś tacy nie mieli są. No to weźmy po prostu całą armię już. Garnizon daje aż 80%. No dobra, ogarnie się to. Czyli tak, mamy jedną armię, drugą, trzecią i czwartą, i to byłaby piąta. Nie wiem, czy chcę trzymać aż takie siły w tym miejscu. Chociaż wtedy to bym tak mógł sobie pozwolić na te dwie armie, tak naprawdę, żeby one poszły. Poszły tam. Te dwie armie, żeby po prostu udały się na południe. Myślę, że to. Chyba myślę, że to będzie. Chyba myślę tak. Dokładnie. Nie no, myślę, że to będzie zdecydowanie najlepszy pomysł. No, przy czym jeszcze zajmiemy się tą osadą po środku, gdzieś tutaj była. To sobie po prostu zajmiemy tak dla urozmaicenia rozgrywki. Dobra, no zakończmy tyle, bo nic więcej nie zrobimy w tej. Już więc nie ma sensu jej dłużej trzymać. Bezcelowo, oczywiście. A jesteśmy potęgą, tak czy siak jesteśmy potęgą i Harad tą potęgę będzie musiał zaakceptować. By inaczej zostanie on po prostu rozbity. Co dalej z tymi żołnierzami? Ja je po prostu będę przesyłał, te jednostki, znaczy przepraszam, jednostki. Te armie moje, ja będę po prostu werbowane jednostki, bez generałów będę po prostu przesyłał na front. I tam będziemy uzupełniać po prostu armię. Nie ma sensu chyba walić tak w 5, 6, 7 armii z generałami, pozabierać ich z miast, skończyć z dodatkowymi funduszami, jakie dają dzięki temu, że siedzą w miastach ci nasi generałowie. Nie, to nie ma sensu. Zdecydowanie. Trzeba po prostu wejść im na plecy, tam pozajmować większość prowincji. Te jednostki cały czas mają płynąć po prostu takim strumieniem. No i jak już zajmiemy tak naprawdę te miejsca, dziewicze miejsca Haradu, tak? Ich rodzinne. No to wtedy Harad będzie już w kiepskiej sytuacji. Zająć mu 5, 6, 7 miast to już jest strata. Zająć mu 10 miast to już jest przepaść. Więc wiecie, no to jest problem. Orkowie z gumblistych, no wy nie będziecie w stanie mi nic zrobić. Bardziej się obawiam tych elfów. Czy oni będą chcieli mieć jakieś, według, będą chcieli mieć, tak, Radek, super. Nie, czy oni będą mieli jakieś tutaj niefajne plany wobec nas? Chyba nie. Nie wydaje mi się. Oni zawsze, co prawda, patrzeli na te góry tak z chciwością, te elfy, bo tak mówią, takie fajne prowincje, wow. No dobra, no. Kapitanie, ktoś do pana. Jeszcze żyje. Co za dziad. Nie da się go zabić. No i spawn. Trochę głupio jest zawsze, znaczy, ja zawsze powtarzałem, że niefajne jest to w medievalu, że nawet jeżeli pojawia się spawn jednostek, to najczęściej z tym spawnem niewiele się robi. Niewiele, bo nie wiadomo co. Nie wiem czemu, ale po prostu niewiele się robi. Dyplomat, okej. Nowa misja. Zwołano inwazję. Utracisz twoja reputacja z ich frakcji. Ucierpi. Co? Bunt pokonasz, tym lepiej. Gdzie to jest? Gdzie ten bunt? A, to tutaj. Daj mi spokój z tym badziewiem. Tu idziemy się zabawić. Relacje pogorszone. No, straszne. No, zobaczmy, co tu się w ogóle wyprawia. Najbardziej rozwinięta frakcja Harad. No, ja wam dam Harad. Mordor w wojsku. Run Harad. O jest. Więźniowie straceni, Harad. Gdzie? A, dobra, wiem o co chodzi. Ja już tak patrzę z przerażeniem w oczach i takie, o co tu chodzi? A jednak, pamiętam. Pamiętam, to były czasy. Dobra, no to oblegajmy sobie 8 tur. Spokojnie, to są pierdółkowate jednostki. A i tak 8 tur będzie mi oblegać. Nieważne.
Ja się takimi rzeczami przejmował. Armia orków. Co wy tu robicie, czorty wy? Już mi poszli. Piękne zwycięstwo. Genialne. Genialne. Idziecie tu, bo tam było coś do zajęcia. No a was już wyślę przez tę ziemię. Tutaj. Nasz dziedzic frakcji ma tutaj się wziąć za harad i to ostro. Kolejne dwa oddziały idą. I coś jeszcze? Nie, będą tutaj kolejne dwa oddziały, ale to jeszcze nie teraz. W tym miejscu mogą, więc werbuję. No i co? No i zajmijmy sobie może to miasto. 6 tur, no to tak trochę czekania jest. Co to za problem? Co nie mają hard... Kurwa mać. Dwa te pierdolone słonie. Jak? Jak można takie gówno mieć? Czy słonie, no. Że to koło słoni stało. Tylko zabić się nie idzie, będzie wie. Będę musiał katapulty sprowadzać. I sprowadzę. Oj, sprowadzę. Jeszcze się poślizgniecie na tym, dziady jedne wy. Pieruny jasiste. Zmywają. Jak to zazwyczaj mówią starsze osoby. Czy teoretycznie też mogę coś rekrutować, ale nie. Ale nie. Dobra, przynajmniej to sobie zajmiemy. To będzie git. A tym się wycofamy, bo jednak nie mamy ani pełnej armii, ni nic. Jest bez generała teoretycznie, ale on cały czas ma te balisty i nasze katapulty przede wszystkim, tam balisty balistami. Cały czas ma te katapulty. Co ja w ogóle w tym miejscu posiadam? Łuczarz jest. Konstruktor jakiś? Nie. Ile to miasto ma? Ile potrzebujesz? 7,5 tysiąca. No to... To jest szansa, że niedługo się rozwiniesz. Szansa. Dobra, nie wasze. Wytury, no tutaj pogarnialiśmy, super. Świetnie, fantastycznie. A w tym miejscu coś mi się dzieje? Nie. W tym miejscu, o Boże, to jest takie małe? Gdzie ja żołnierzy trzymam, matko? No to na pewno was będę chciał. Zapewne jeszcze, jak to mi się rozwinie, coś jeszcze. No dobra, no. Selkburg. No tutaj... To tak powiem, że może być średniało. Nie wiem, co jeszcze mogę wybudować. A dajmy sobie te dwa oddziały. Przede wszystkim musi być spokój. Gdzie jest ta osada, którą ja chciałem sobie zająć? Bo jest rebeliantów. O, tutaj. Oj, może nie zdążyć. Może nie zdążyć. Zdecydowanie. Oczywiście, że może nie zdążyć. No dobra. Tutaj nic nie zrobię, no to kolejna tura. Aj, zapomniałem jeszcze naszego szpiega muszę wysłać. No a Run pomimo... Boże, Run. Harad pomimo tego, że... prowadzi teoretycznie wojnę i musi wysyłać spawny swoich jednostek na front, to tak... Czemu mi się wyświetliła ta armia? To jest pytanie. To pomimo tego... Co miałem powiedzieć? A pomimo tego nadal jest w stanie jakąś tam armię na tych swoich tyłach utrzymywać. Jak w niego wchodzę. Brrr. No ale... Ale pomimo tego to wcale jest... Boże, wcale. To cały czas jest dość niebezpieczne. A, nie nienawidzę grać przeciwko właśnie tym mumakilom. To są tak przegięte jednostki. Dokładnie, to tak jakby Sauron mógł grać. Ten, co to w filmie widzimy, tak? Ale, żeby było ciekawiej, może. Może, w The Third Age Total War jest możliwość poprowadzenia bitwy z Sauronem. A żeby było śmieszniej, pięcioma, tak. Chyba nie można jednej jednostki po prostu w oddziale mieć. A jest to jako normalna jednostka. Więc, znaczy jako normalny oddział, przepraszam, więc, no sorry, chyba tam musi być 5 czy 6 minimum. I tak właśnie można. I wyobraźcie sobie, co się dzieje, kiedy Mordor gra, czy tam ktoś, raczej to chyba Mordor może tylko, ma 5 Sauronów. No przecież to jest połączenie troli i chyba to ma ze 100 ataku i 100 obrony, no to,
Powiedziałbym, że bardzo kiepska sytuacja. A powiedziałbym ci, żebyś wypierdalał. Będziesz mnie atakował? Czy nie? No zastanów się. Zastanów się, czy warto. Ziomuś. No, jakby przegrał tę bitwę, to bym po prostu... No, jakby przegrał tę bitwę, to oczywiście by miał problem, ziomuś. Co nie zmienia faktu, że... O, super, jeszcze dochodzi do składu handlowego. Karndum, gdzieś to mam. Ja sobie stanę w tym miejscu. Na razie. Tutaj trwa żmudne podbijanie. Ty oczywiście idziesz obserwować tamte tereny. No ja... O! Myszka mi się odłączyła. Dlatego nie mogłem tego nacisnąć. Kurde. Aleluja. Dobra. Ale tu mamy jednostek. A, jeszcze jedną mogę. To jest fantastycznie. Dobra. A, tu kolejną armię będziemy... werbować. Was już wyślimy tutaj. W to miejsce. Nie ma czasu do stracenia. Świątynia Melkora. Cudownie. I tutaj będą katapulty wchodzą, Boże. No, będzie grubo. Które konnicy sobie damy? Inwazja dobiega końca. Odwoła inwazję, no to super. Cieszy mnie to bardzo. W ogóle, jak jesteśmy u Saurona? Ja tylko jedno. Czarny władca, pan Mordoru, Sauron zdemaskował przywódcę tej frakcji. Wykluczył ble, ble, ble. Harad też zresztą. To easy. To easy, to bardzo. W tym miejscu mogę w końcu rekrutować? Nie mogę, jedna tura. Brawo. A, no to poczekamy jeszcze z 5, albo nawet przyjdziemy się pomóc tutaj, aby zniwelować straty. Dalej. Tutaj oczywiście cały czas leci rekrutacja tego, ale skoro mogę w tym miejscu, no to skorzystam z takiej okazji, ponieważ są to jednostki dobre, które opłaca się mieć. W tym miejscu także mogę fajne jednostki rekrutować i może to nie będzie głupi pomysł, żeby w tym miejscu jednostki łuczników po prostu powstawały. Czy łuczników, łucznicze. Konstrukcja, może strzelnica łuczników. To będzie fantastyczne, myślę, żeby właśnie... To było miejsce, gdzie można coś takiego pobudować. Dajmy konstruktor katapult. Będziemy po prostu je sprowadzać. Tak, to jest świetny pomysł. Także jestem tego zdania. Nie chcę was, nie chcę was. To był błąd. Klikając to okno. Okej, czy tutaj nadal oblegam? Czy ja w tej turze dopiero doszedłem? Nie, to oblegam kolejną turę. O, super. Fantastycznie. Konstrukcja. Ale czekajcie, to tylko mogę? To ile to ma? Aha, 30 tysięcy następnego poziomu. Cudownie. Ten ziomuś na widzę mi biega tam i tutaj próbuje mi coś pozmieniać. Ale mu się nie udaje, oczywiście, bo mu się nigdy nie udaje. Idziemy sobie. Elfiaki to są? Nie, to nie są elfiaki, więc jest łatwo. To tego to bym się bał, no bo to jest troll jaskiniowy, to też nie jest fajna sprawa. Ale 6 tur, tak bodajże? No to za 6 tur rozwiążą się nasze problemy, większość naszych problemów. Czy z jedną, czy z drugą frakcją. Dobra, idziemy dalej. To armię sobie ogólnie wysłamy w to miejsce. Dobra, zakończmy turę, bo nic innego nie zrobię. A, zapomniałem. Oczywiście, że zaatakujmy od razu. I dzięki temu będziemy mieli kolejne pieniądze, a krasnoludy po raz kolejny zostaną przez nas osłabione. Super. Świetna armia, po prostu cudowna, robi taką dywersję, że to jest cud miód. No i oczywiście plądrujemy i idziemy od razu. Chciałem wyjść, zapomniałem, że nie mogę. O nie, Karndum jest atakowany. A w sumie tak jak to przynosiło mi 980 dochodów, to w sumie spoko. Niby się buntowali, a jednak kasę płacili, no to super, super, super. Zdecydowanie na plus. Wysokie elfy, myślę, że nie będziecie chciały żadnego tutaj jakiegoś objawu agresji przedstawiać. Zdecydowanie nie chcecie, wierzcie. Wierzcie mi, że nie chcecie.
Jaka tu się armia zebrała. Mordor, wysyłaj to szybko na południe przeciwko Haradrimom. Dawaj, 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 dawaj. W ogóle, że Harad takich, tak, że Haras tak, Haras, kurwa, Harad tak wyrósł, to ja nie wiem, kto na to pozwolił. To jest jak Putin. Mordor to jest takie Stany Zjednoczone, a Harad to taki Putin, który okazał się w pewnym momencie mocniejszy niż ten Mordor, ale z pomocą swoich sojuszników, czyli ja, a ja wyrastam na takie Chiny i już zaraz zaleję połowę świata. W ogóle przecież jak ja zajmę wszystkie osady Haradu, to ja będę wyglądał jak jakiś pierścień po prostu. Run będzie tak potężny, będę miał 50 armii. I 50 armii uderzy na Mordor i będzie... I koniec. I będzie trzask, plask, miask. I będę wygrom kompanię. Bożeż, ty jeszcze tam stoisz. Ty dałeś co? Ja już bym na waszym miejscu zdezerterował. Odmów, idź mi stąd. No uciekaj, uciekaj, uciekaj. Dziękuję, mogę już turę? Znaczy, powinno być, mogę już turę, to dziękuję. Ale ja postanowiłem sobie zmienić szyk zdania, hehe. O, dziękuję, kradziesz, no co ty mi kradziesz, dziadu? Kradziesz, kradniesz. Dobra, gdzie jesteś? Och, genialnie. Gdzie jest ten Asangulale malalala? Idziemy dalej. O, dzień do... Oj, 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 nie, 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 idziemy w drugą stronę. Relacje polepszone, Mordor. Miłe. Miłe. No super. No nie, dzięki temu możemy sobie, dzięki temu generałowi, możemy stworzyć kolejną armię, ho, 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 ho. Oprócz już tej, która gdzieś tam będzie podążać. Dajmy ich tu najpierw. Tego jednego gostka dajmy tu. Tego dajmy tu. Oh. Super. No te katapulty niech idą na front. Znaczy, że... Tutaj ma być zbiórka i tyle. To rekrutowałem, rekrutowałem, wiem co dobre. Zbiórka w tamtym miejscu. Tutaj chyba rekrutacja trwa, trwa dokładnie. No i git. To co chciałem, to otrzymałem. Krótko i na temat. Tutaj chwilę poczekamy. Widzę, że tu się nie zapędza. Chyba wie, że nie powinien. Tutaj mi się armie zbierają. Genialnie. W to miejsce sobie prześlę. Gdzie jesteś? A jesteś, jesteś, jesteś. Im więcej prowincji, tym lepiej dla nas. Tutaj 5 tur. O, już bardzo, bardzo dostaję. Naprawdę. Bardzo mocno po plecach. Dobra. Myślimy jeszcze sobie tylko tego gościa w to miejsce. I w tym miejscu zakończymy odcinek. Jeżeli film wam się podobał, nie zapomnijcie go ocenić. Trzymajcie się. Cześć.